Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną FX Protect i ich agent V2, czyli już to jest druga wersja. Pierwszej nie miałem, więc się nie wypowiem. Zresztą zobacz kilka wstawek z filmików, jak pracowałem tym produktem. Teraz wymyję. Podoba mi się. FX Protect, naprawdę fajny. Elegancki, do wymywania pasty, super, naprawdę ładnie zbiera, nie zostawia nic po sobie, świetnie, ładnie odparowuje, bym powiedziałbym nawet, że perfekcyjnie, taki troszeczkę oleisty, tępy w sumie, pracując z nim, ale fajny. Wymywał będę produktem FX Protect, testuję go właśnie, pod powłoki, do past. Zobaczymy. Agent, tu widzę V2, czyli kurczę, czyżby druga wersja? Nie mam pojęcia. Jeżeli to jest druga wersja, pierwszej nie miałem, więc się nie wypowiem. Jak na drugą, powiem ci szczerze, że taki oleisty, całkiem fajny, za szybko nie odparowuje. Może poślizgu jakiegoś tam rewelacyjnego nie ma, ale fajnie. Czuję, że bezpiecznie pracuje się tym produktem, a to jest ważne. Że go czuję, że widzę, kiedy się wymywa, kiedy się kończy, żeby nie użyć za dużo docisku. Bardzo fajnie. Jeszcze raz przelecę. Dla pewności. I zobaczymy, co dziadzia wymyśli tym razem. Ok, zobaczymy, jak zbiera klinerek. Psiknę sobie na mikrofibrę. Albo nie psiknę, psiknę. Kilka uderzeń, zobaczmy. Bardzo fajnie, ładnie. Ok, druga strona. Odwrócę, żeby mieć pewność. Spróbuję na panel. Teraz dorzucę srogo. Zobaczymy, jak odparowuje. W garażu 30 stopni. Więc jest środek lata. Tutaj jest grubo, naprawdę cieplutko. Idealnie. Naprawdę idealnie, super. Ładnie odparowuje, nie zostawia żadnego bałaganu z tego, co widzę. Momencik. Tak, czyściuteńko. Nie ciągnie się, nie marzy. Bardzo fajny produkt, super. Tak naprawdę porównuję go do CarPro, do Erasera. Bardzo zbliżony. Bardzo mi się podoba ten produkt. O, mamy hologramiki, gdzie nie gdzie, pięknie. Bardzo ładnie. A zobaczymy, czy to jest hologramik, czy to jest cleaner, czy nieźle domyty cleaner, czy rzeczywiście jest bałagan, bo panel nie widział już maszyny od prawie 2 lat. Po tym, jak testuję tutaj wszelkiego maści szuwaksy, po to właśnie, żeby sprawdzać, czy produkty maskują. Nie no, ładnie, przy temperaturze 30 stopni, bajka. Odparowuje idealnie, bardzo fajnie. No zobaczmy. Zobacz. O, pojawiają się holsi. Czyli był niedomyty, czyli z... No tu jecha, a bo tutaj nie jechałem jeszcze. No zobaczymy później. Tu pojawiają się holsy. O kurde, to tak jakby go nie zebrał dokładnie. No. Jeszcze raz. Wymycie. I pójdę po drugą latareczkę. Tak jakby z tym cleanerkiem miał problem.
No zobaczmy. No, parowuje fajnie, ale mam wrażenie, że... Nie, tutaj po prostu nie przejechałem i z tego względu tu jest po prostu hologram. Nie, wszystko gra. Ok, bardzo fajnie odparowuje, bardzo fajnie i wymywa elegancko. Także bardzo fajny produkt. Wstawek, urywków, nieważne. Ale mam nadzieję, że wiesz o co chodzi, zresztą widziałaś. Co do samego produktu, ja go porównuję troszeczkę do Aerasera. Produkt może nie prowadzi się jakoś tak płynnie, idealnie. Jest taki troszeczkę jakby oleisty, z butli ciągnie i pum, i to tak na maksa. Zapach i pył. I tutaj nic innego z butli się nie przewija. Produkt nie jest męczący, jeżeli chodzi o zapach przy pracy. Testowałem pod powłokę, powłoka jeszcze siedzi. Testowałem pod woski, też ładnie siedzą. Wymywanie past bardzo fajnie, wymywanie cleanerów bardzo fajnie. Ogólnie przygotowuje powierzchnię pod daną powłokę, wosk. Naprawdę fajnie. Idealnie. Powiedziałbym, że bardzo fajny produkt. Moim liderem, jeżeli chodzi cena jakość w dalszym ciągu, jest K2 Pro Cleanet. Na chwilę obecną chyba nie ma nic tańszego, jeżeli chodzi o jakość i cenę. No dobrze, myślę, że nie ma się co dalej rozwodzić. Produkt robi to, co powinien robić. Ja dziękuję, że wytrwałeś do końca. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!